28-letni mieszkaniec Bogusława Gorc wybrał się w godzinach wieczornych do sklepu monopolowego. Mężczyzna otrzymał mandat, jednak podpisał go cudzym nazwiskiem. Policjanci po zauważeniu mężczyzny poruszającego się środkiem drogi dokonali zatrzymania. Ten poinformował funkcjonariuszy o swoich planach związanych z zakupem alkoholu, przy okazji mówiąc, że nic go nie powstrzyma. W związku z nieprzestrzeganiem przepisów dotyczących epidemii na zatrzymanego nałożono mandat w wysokości 500 zł, który podpisał panieńskim nazwiskiem swojej matki. 28-latek oświadczył, że zrobił to celowo i nie podpisze mandatu swoimi danymi. Za popełnione przestępstwo grozi mu 2 lata więzienia.